Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o korzyściach płynących z posiadania psa. Zapraszamy na odcinek. Pies. Pięcio. Pieniek. Pieniulek kochany cudowny. Jaki jest synonim od psa? Piesio? Pies jest to chyba jedyny gatunek, który potrzebuje człowieka, aby przeżyć. Pies potrzebuje relacji, więzi, no i nie poradzi sobie na tak zwanej wolności. Psy wywodzą się od wilków, które żyją niezależnie, jednak psy żyją z nami w symbiozie. Symbioza jest to współżycie dwóch organizmów opartych na obopólnej korzyści. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i jest wierny bez względu na okoliczności. Czy nie jest wam miło, gdy po ciężkim dniu pracy przychodzicie do domu i wita was pies, jakby was nie było 3 lata? Podobno zostały przeprowadzone badania, które dowodzą, że poprzez dawanie całusów pies uodparnia nas na różnego rodzaju bakterie. Dzień dobry! A ile czasu poświęcasz na spacery z psem? 30 minut, 2 razy dziennie? Jest to godzina dziennie, a godzina dziennie to jest 30 godzin miesięcznie na najlepszą formę aktywności. To oznacza, że te korzyści czerpią nie tylko psy, ale i my, ludzie. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Jesteśmy na 5. edycji Zabierz Piesia do Międzylesia. Jest to bieg charytatywny, a środki zebrane podczas tego wydarzenia przekazywane są na fundację Argos i Us. Na Zabierz Piesia do Międzylesia możesz przebiec 10 km ze swoim psem, 5 km oraz przespacerować się, jeśli nie lubisz biegać. Kukudziura znalazła się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ jako partner wydarzenia również postanowiliśmy wesprzeć fundację z bardzo dużą pomocą uczestników. Jak widzicie, warto zabrać piesia do Międzylesia. Jest to wspaniała inicjatywa, która pozwala na aktywne spędzenie czasu razem ze swoim psim przyjacielem. Dlaczego warto posiadać psa? No bo to zupełnie inne życie. Dla mnie to jest takie dziecko moje. Przepraszam. Ale wzięłam ją z palucha. Była bardzo chudziutka. A teraz to jest cała radość. No i tak to na mnie działa. Pies to jest cała radość, jaką możemy mieć w codziennych smutkach życia i gdzieś tam wynagradza nam te trudne chwile, bo pies jest zawsze wierny, zawsze szczęśliwy i zawsze daje człowiekowi po prostu całego siebie. Jakby nie potrzeba mu nic dawać, bo on nas kochał. Właśnie. Bezwarunkowo. To jest Nicoletta.
dla przyjaciółnika, stanowimy stado. Jak mi się nie chce biegać, to ona, to jej się chce. I co najważniejsze, trzeba brać psy ze schronu, bo psy ze schronu się lepiej chowają, są kochane, szczęśliwe i tak dalej. I oczywiście lepiej biegają. W ogóle nie mieć psa to jest biocha straszna. Można nie biegać, ale trzeba mieć psa. Pies jest po prostu kolejnym członkiem rodziny. Jest najlepszym przyjacielem. Kochamy go bezgranicznie. No po prostu traktujemy go jak naszego syna wręcz, chociaż mamy już dwóch. Zawsze chciałam mieć psa. To jest niesamowity kontakt ze zwierzakiem. I też możliwość spędzenia fajne czasu aktywnie, tak jak tutaj. Po pierwsze wymusza to chodzenie na spacery, więc zdrowy tryb życia. Po drugie ogrom miłości, który daje pies i endorfiny, które się dzięki temu uwalniają. A po trzecie można spotkać naprawdę fajnych ludzi na spacerach w parku czy w lesie. Polecam serdecznie. To jest nieprzebrana liczba zalet. To bo się ma przyjaciela. Ja się mam do kogo przytulić. Uwielbiam z nimi biegać. Można być aktywnym. Jest trochę wad, ale o tym nie będę mówić. Jeżeli przyjdzie złodziej, to pies od razu pokaże, gdzie są nasze kosztowności. Jeżeli złodziej będzie miał trudność w znalezieniu komputera, biżuterii czy cennych rodowych pierścionków, pies od razu wskaże, że tylko nie podchodź do tej szafki, bo ja jej bronię, także. Dodatkowo trzeba z nim wychodzić, wstaje wcześnie rano, trzeba wysiusiać, trzeba nosić za niego kupę w kieszeni, trzeba uważać, żeby nie ugryźć nikogo, kto jest na rowerze, na wózku, przy wózku, na hulajnodze, przy hulajnodze, na przejściu dla pieszych, koło przejścia dla pieszych. Jak biegnie, to już w ogóle mamy koniec świata, bo to generalnie trzeba na story, potem kurator dla tego psa. Także polecam. Napędzamy się. Dzisiaj przebiegliśmy 10 km. Zajęliśmy drugie miejsce. Wygraliśmy z owczarkami, z wyżłami i z haskimi. To jest taki mój przyjaciel biegowy, kumpel biegowy. Warto posiadać psa. Pies to jest 20 kilo miłości. Co zresztą widać. Aktywność. Przede wszystkim inna aktywność, inne nasze poczucie zerochorowania. Zdrowotność po prostu. Chociaż człowiek wstanie o 6 rano, pójdzie na spacer, w sobotę pójdzie, potrenuje, spotka się ze znajomymi, a tak by siedział w domu i pił piwo na kanapie. Szczególnie polecam adopcję psów ze schroniska, bo to jest wyjątkowe wydarzenie dla psa, ale też i dla człowieka, że można zrobić coś tak dobrego. Wiadomo, nie można uratować wszystkich psów i całego świata, ale jeśli chociaż da się zmienić świat tego jednego psiaka, no to jest po prostu wyjątkowa satysfakcja na całe życie. Także polecam każdemu i no i na pewno każdy kolejny pies też będzie ze schroniska. Posiadanie psa choćby ze schroniska to jest taka kultowa sfera ludzi, którzy posiadają, mogą się dzielić na forach informacjami, szczególnie ze schroniska traumatycznymi psami, jak się zajmują. Jeden spacer, nawet dwugodzinny w niedzielę, raz w miesiącu, bardzo dużo daje ludziom i psów, żeby zapromować Teddy'ego, psa, który 2,5/7/18, siedzi w schronisku ponad 2 lata, ma problemy z lękiem separacyjnym i już czas najwyższy, żeby poszedł do domu. Generalnie dla promocji psa warto wszystko, szczególnie mojego synka, tak? Synek? Jak kochasz tatusia? Jak kochasz tatusia? Daj łapeczkę. O, tak, dziękuję, Teddy. Jak wiadomo, korzyści płynących z posiadania psa jest o wiele więcej, ale staraliśmy się ograniczyć do tych najważniejszych. Jednak pamiętaj, że szczęśliwy pies to szczęśliwy człowiek. Nie kupuj, adoptuj. Wiadomo. Jeśli podobał Ci się nasz psi odcinek, zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, daj nam łapę w górę i subskrybuj. Cześć!